Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny krótki odcinek z aktualizacją. Akurat wczoraj wyskoczyła mi aktualizacja nowa w Tesli, więc tak jak obiecałem, każdą aktualizację będę nagrywał i wam pokazywał. Zapraszam teraz do samochodu. Powiem jeszcze, że jesteśmy aktualnie w Galerii Katowickiej w Katowicach i się tutaj ładujemy. Jest tutaj bezpłatna ładowarka, to jest Green Go. Dobra, już jesteśmy, zobaczcie. Tutaj nam wyskoczyła aktualizacja i robimy install now. I tak jak rdzeniuch nam kiedyś doradził, klikamy 3 razy i aktualizacja od razu się rozpoczyna. Z doświadczenia wiem, że to zajmuje około pół godziny 40 minut, pomimo tego, że tutaj zawsze mówią, że maksymalny czas wynosi godzinę 40, więc czekamy na koniec aktualizacji. Jak tylko dostanę powiadomienie, że się skończyła, wrócę do was i wam powiem, co nowego doszło. Także do zobaczenia za jakieś pół godziny. Już jesteśmy przy samochodzie. Zobaczymy, co nowego nam doszło. Spójrzcie. Nowości w tym update'cie. No więc doszły nam tutaj dwie nowe rzeczy. Pierwszą jest ustawienie limitu prędkości. Możemy sobie na postoju ustawić limit prędkości w zakresie od 80 do 145 km na godzinę. Wpisujemy wtedy 4-cyfrowy kod, tak samo jak przy włączeniu trybu Valet Mode. I wtedy auto jest ograniczone, jak komuś pożyczamy, możemy mu ustawić, żeby maksymalnie na przykład jechał 120 km na godzinę. Też fajna funkcja. Ja też czasami wynajmuję samochód, więc w moim przypadku to się przyda, bo przynajmniej mogę komuś ograniczyć moc, co jest bardzo dobrą rzeczą. Drugą rzeczą jest tutaj ten ekran, który nam się pojawia, gdy jedziemy. Widzimy na nim po lewej i po prawej stronie samochody z przodu i obok siebie. Bo kiedyś było tak, że widzieliśmy tylko samochody przed sobą, ewentualnie gdzieś tam lekko z boku, a teraz widzimy, tak jak tu na tym obrazku jest, po lewej, po prawej i nawet jak je mijamy, to wtedy widzimy je po prawej stronie. Także po prawej, po lewej i przed sobą widzimy samochody. No i kolejne Mobile Connector Improvement, czyli to co zawsze. No i to jest tyle. Tyle w tej aktualizacji. To na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii aktualizacje w Tesli. I do zobaczenia. Na razie.